marksizm, leninizm jako zbiór najbardziej irracjonalistycznych koncepcji. Jak by to należało rozumieć? Ja inaczej nazywam, powiedzmy, najbogatszy zbiór zabobonów, jakie znamy. To jest zupełnie nieprawdopodobnie bogaty zbiór zabobonów. Z której strony użyć? Ja mówię o marksizmie, leninizmie, to znaczy o tym marksizmie, co jest oficjalną nauką w Rosji i w Polsce. Idąc sobie. Jedno po drugim, to się weźmie, wszystko jest zabobon, prawda, tym wszystkim. Znaczy, materiał dialektyczny, już sama nazwa, materiał dialektyczny, to jest połączenie dwóch filozofii, które się wykluczają. Później mamy zabobonne pojęcie klasy, zupełnie nieprawdopodobne, że dziś można takie rzeczy mówić. Zabobonne podejście do historii, historiozofii, jakieś przekonanie, że można wiedzieć, gdzie historia zdąża i tak dalej, nie znam bogatszego zbioru zabobonów jak marksizm leninizm, to jest nieprawdopodobne. Moja niechęć, jak panna Hersz, to jest niesłychanie bystra kobieta, dzisiaj powiedziała, do marksizmu leninizmu jest nie tylko polityczna, ona jest także polityczna, bo to są nasi uciemiężyciele, ale była przede wszystkim dlatego, że ja jestem racjonalista i ja tego rodzaju zabobonów nie mogę znosić. To są zabobony.